chociaż jestem jeszcze mała, to już dużo rzeczy wiem. Dużo widzę i rozumiem. Opowiedzieć o tym chcę. Co to jest wiosna? To jest czas, kiedy się świat budzi do życia. Wiosna to jest czas, kiedy ptaki przylatują do ciepłych krajów, bo w zimę odleciały. Wiosna to jest taki czas, kiedy świat się budzi do życia. Wiosna to jest taki czas, kiedy zwierzęta się budzą do życia. Wiosna to pora roku. Kiedy się kończy zima i kiedy już wszystkie zwierzęta wracają. Co to znaczy, że wszystko budzi się do życia? Słonko budzi się do życia, a śnieg topnieje. Zwierzęta wracają do Polski. Kwiaty są i... Jeszcze i są jeszcze na drzewach. I pszczoły zaczynają budować ule. Nie ma już śniegu i jest trawa. Kwitną drzewa, kwiaty, krzaki. Ptaki przylatują z dalekich krajów i w ogóle wszystko się budzi z snu. Tak. Tego. Snu, jak on się nazywał, snu zimowego. A co ludzie robią wiosną? Wiosną lubię pływać w basenach. Jeżdżę na rowerze w lato. Jeździć na rowerze. Ja też biegać wiosną. Jechać na wakacje. Można łapać motyle. Można też łapać zwierzęta. Takie owady, no i je hodować. Bo ja niedawno, bo ja tamtego roku hodowałam ślimaki i nawet jedną biedronkę. Można pójść do lasu wiosną i jeszcze do parku. Można skakać na trampolinie. Można się opiekować babysiem, jeżeli ktoś ma. Nie. No babysiami, czyli roślinkami małymi. Po czym poznać, że jest już wiosna? Bo jest ciepło. Bo jest tak ciepło, że można już być w krótkich rękawkach. Po tym, że u nas w ogrodzie rosną kwiaty i trawa. Że są przebiśniegi. Na co wy czekacie, kiedy przyjdzie wiosna? Papryk czerwonych i kilka krzaczków pomidorów. A ja będę chciał chyba kiedyś posadzić ogród z papryką chili. A wy lubicie wiosnę? Tak. A tak. Bo jest ciepło. I wtedy są dłuższe dni. Za to, że wtedy w dzień można dłużej się bawić. Mogę jeździć na rowerze. Będę mógł chyba pojechać z tatą na jezioro i połowić ryby. Ja na wierzbinach byłem i złowiłem jedną rybę. Czy ludzie są inni wiosną? Tak, bo są bardziej szczęśliwi. Niektórzy lubią zrywać kwiaty i zrywają. Na przykład się śmieją ludzie wtedy. A my co możemy zrobić, by ludzie byli szczęśliwi? Robić dobre uczynki i na przykład dla mamy zerwać kwiaty, a na przykład ktoś jest smutny, bo na przykład mama zmarła lub babcia, to mu dać kwiat. Zrobić dla mnie by było
uszczęśliwieniem większym, gdybym mógł pojechać w skałki lub w góry. Chociaż jestem jeszcze mała, to już dużo rzeczy wiem. Dużo widzę i rozumiem. Opowiedzieć o tym chcę. Posłuchaj, co dziś.